Minęła godzina 21, a więc witam bardzo serdecznie w Plociuchu. Dzisiaj równo punkt 21 w podziękowaniu za te wszystkie łapki w górę, jakimi nagrodziliście mnie pod ostatnim Plociuchem właśnie za to, że był punktualnie. Pomyślałem sobie więc tak, póki wy będziecie dawać dużo łapek w górę, to ja będę stawał na głowie, żeby Plociuch był punktualnie. Dzisiaj będzie o mrocznych sekretach Disneya. Wyście tak zdecydowali, że chcecie te takie naprawdę mroczne, takie naprawdę scary, czy jak ktoś woli creepy, ale ponieważ dużo ludzi chciało również takie mniej mroczne sekrety Disneya, takie normalne, jak na przykład to, że ta korporacja, która robi dość drogie filmy, mimo to tak trochę oszczędza i robi tak, że poszczególne sceny w różnych filmach są do siebie łudząco podobne, żeby właśnie zaoszczędzić na rysownikach, albo nawet postacie są do siebie bardzo, bardzo podobne właśnie dlatego, że jedne postacie są łatwo przerabiane w drugie. O tym też będzie oddzielny plociuch, a w którąś niedzielę o 21 będzie Disney też w spiskowych teoriach, albowiem jest bardzo dużo materiału na temat tego, że w filmach Disney a nie tylko w filmach i komiksach, również są jakieś przekazy podprogowe, bardzo często seksualne, podobno również tam są treści satanistyczne, treści pedofilskie i przeróżne tego typu. To jest bardzo mocny temat na spiskowe teorie i dlatego on będzie, tylko nie wiem kiedy, postaram się, żeby był jeszcze w tym roku, ale może właśnie koło Sylwestra, taki bardzo specjalny plociuch, bo tam jest bardzo dużo materiału, który trzeba bardzo dobrze opracować, a dzisiaj właśnie te mroczne sekrety Disneya, to sobie spoglądam w kapownik na kartkę, mam 7. Pierwszy, słuchajcie, wiąże się z mózgożerną amebą, którą wykryto niedaleko parków rozrywki i która, żeby było śmieszniej, podobno miała swoje ofiary. O co chodzi? Słuchajcie, były dwa bardzo słynne i bardzo niedaleko siebie znajdujące się parki rozrywki Disneya. Pierwszy nazywał się Discovery Island i został otworzony w 1974 roku, a drugi nazywał się River Country i został otworzony w 1976 i był tak zwanym parkiem rozrywki zoologicznym ze zwierzętami. No i te parki bardzo fajnie sobie radziły i w pewnym momencie zostały tak na pstryk zamknięte. Co ciekawe, zamknięte, ale nie zburzone. One zostały opuszczone. Zupełnie tak, jakby ktoś się bał. Po prostu na zasadzie jest panika, wszyscy spierdzielamy i dupa, tak? I boimy się w ogóle tutaj zostać. To potwierdzają ludzie, którzy weszli na tereny tych parków rozrywki teraz niedawno. Wiecie, tak jak ja na przykład byłem w tym szpitalu psychiatrycznym, gdzie kręcono ten przerażający film. Cały pis polega na tym, że to wygląda trochę tak, jakby po prostu obsługa wyszła tak jak stała. Tam cały czas są węże w słoikach, tam cały czas są zdjęcia personelu. Tam po prostu wygląda tak, jakby ktoś to opuścił w pośpiechu, tak? Jak Amerykanie czasem robią abandon, czyli po prostu boją się, że za chwilę będzie bomba, za chwilę będzie skażenie biologiczne i wszyscy uciekamy i wygląda na to, że tak było. Wprawdzie oficjalna informacja jest taka, że te parki zostały zamknięte ze względu na słabnące zainteresowanie. Niemniej jednak ten fakt, ten pośpiech, w jakim je opuszczano, to, że ich nie zlikwidowano, tylko właśnie opuszczono, wskazuje na to, że mogła być inna przyczyna. No i tutaj, jakby to ładnie powiedzieć, tu się wszystko by bardzo ładnie zgadzało, ponieważ w 2001 roku, a w 2001 roku właśnie zamknięto River Country, ogłoszono publicznie, że w jeziorze, które opływa tą wyspę River Country, na której znajdował się właśnie ten park rozrywki, no, że tam występuje ameba. Ameba ta nazywała się Nageria Fowleni i jest to, jakby to ładnie powiedzieć, ameba żywiąca się ludzkim mózgiem, naprawdę wyżerającym mózgiem. W przypadku zakażenia tą amebą śmiertelność jest 95% i w dodatku jest to śmiertelność bardzo niefajna. No tam bakteria po prostu żre ludzki mózg. Niesamowita rzecz, nic dziwnego, że zarówno korporacja Disneya, jak i sami pracownicy Disneya zapewne nie chcieli mieć nic wspólnego
tego z tymi parkami, no ludzie po prostu się bali, że, no, że zginą, tak? Że praca jest tam niebezpieczna, a sama korporacja zapewne bała się niesamowitych odszkodowań, gdyby komuś udało się powiązać to, że złapał taką chorobę z tym, że był w parku tematycznym, chociaż znalazłem też informację, że podobno jeden człowiek po wizycie w parku Disneya właśnie w River Country zmarł w 1980 roku, niemniej jednak nie jest to potwierdzone i nie ma żadnego informacji, że udało mu się cokolwiek w sądzie wygrać, więc prawdopodobnie wtedy to tak jakoś tak zbagatelizowano, a później jak już podano do publicznej wiadomości, że słuchajcie, w tych parkach można zginąć, bo tam jest bakteria, która wyżera mózgi, no to nie mieli wyjścia, tylko po prostu jak stali, tak spierniczyli. Słuchajcie, kolejna rzecz. Disney wydaje się takim miłym panem, takim sympatycznym, takim dobrym wujkiem, nie? Taki dobry wujek, wujek Disney, taki miły, sympatyczny, każdemu pomoże. Okazuje się, że on był nie szpiegiem, tylko konfidentem, kapusiem. On był po prostu współpracownikiem FBI, a konkretnie pana Hoovera, założyciela i pierwszego dyrektora FBI, i on mu po prostu donosił. Donosił mu na ludzi z Hollywood i to tak na wszystkich, jak się tylko da. Od aktorów począwszy, poprzez scenarzystów, scenografów, reżyserów, a nawet kolesi od animacji i to totalnie na wszystkich. Był takim człowiekiem, który pozwalał FBI kontrolować to środowisko wolnościowe, to środowisko artystów, którzy wtedy właśnie jeszcze wolni byli, ale gdzie wtedy powoli zaczynano sobie zdawać sprawę, że to show business będzie kreował to, kto zostanie politykami. Rzeczywiście, później się okazało, że no rację mieli ci ludzie, tak? Dzisiaj ten, kto nie kontroluje mediów, nie ma szans na elekcję, prawda? Nie mylić z erekcją. Ha, 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 taki heheczek, że heheczki codziennie o 7 rano w tygodniu. No i wtedy podobno Hoover był zainteresowany inwigilacją tego środowiska, żeby sprawdzić, czy to czasem nie są komuniści. Ponieważ wtedy już się zaczynało te takie antykomunistyczne nastawienie w Stanach Zjednoczonych. Tam, no, dość powiedzieć, że przecież partia komunistyczna do dzisiaj jest w Stanach Zjednoczonych nielegalna, więc Hooverowi bardzo zależało, żeby to środowisko inwigilować, czy czasem się tam wróg nie zainstalował. Pan Hoover oczywiście poza donoszeniem, przepraszam, pan Disney poza donoszeniem robił też inne rzeczy. W 1941 roku w Hollywood był strajk animatorów, czyli no, ludzi, którzy robili animacje między innymi dla Disneya. I to, to jest ciekawego. W tym momencie Disney zeznawał przed Komisją do Spraw Działalności Nieamerykańskiej. I on tam stwierdził, że niektórzy liderzy związkowi to po prostu komuniści, czym bardzo ładnie się przysłużył do tego, żeby ten strajk z jednej strony skończyć, co było jemu też na rękę, bo przecież animatorzy to byli ludzie jego pracownicy, ludzie, których on zatrudniał, więc jak oni strajkowali, że chcieli więcej pieniędzy, to on mniej zarabiał, ale również to było też tak, że to było na rękę rządowi, prawda? Ponieważ oskarżył ich o komunizm, to zniszczył życie kilku ładnym ludziom zapewne w imię różnych rzeczy. Dalej, ponieważ ta przyjaźń Hoovera z Disneyem była bardzo owocna dla obu stron, Disney no, pewnie miał jakieś nieoficjalne korzyści, ale miał też korzyści oficjalne, między innymi miał zgodę na kręcenie w headquarter, czyli kwaterze głównej FBI w Waszyngtonie, chyba jako jeden z niewielu mógł to robić. Chyba nawet Archiwum X było kręcone w ten sposób, że nakręcili sobie kilka ujęć z zewnątrz, z ulicy tej kwatery głównej FBI, ale później to wszystko było oczywiście grane w studiu, które udawało kwaterę główną FBI. Natomiast no, Disney mógł sobie tam kręcić. W zamian za to Hoover mógł inwigilować parki rozrywki Disneya oraz mógł inwigilować jego scenariusze, a tak nawet miał zgodę na wpływanie na te scenariusze tak, aby filmy nie miały treści, których Hoover nie chciał oraz żeby miały treści, które Hoover chciał. Bardzo ciekawe, prawda? No zresztą to też może sobie potwierdzić mniej więcej każdy, kto sobie poogląda filmiki Disneya z czasów wojny, tam
ten, jakby to ładnie powiedzieć, kaczor Donald, myszka Miki, sprawa nazistów, te klimaty, ostro tam było, słuchajcie, dobra, ale zaczynaliśmy od mózgożernej ameby, teraz znowu przejdziemy do śmierci. Tym razem śmierci 18-letniej utalentowanej uczennicy high schoola amerykańskiego, pani Debbie Stone, która w bardzo niewyjaśnionych okolicznościach zginęła. Tak to powiedzmy, zginęła, bo może została zamordowana, może popełniła samobójstwo, może to był wypadek, nie wiadomo, ponieważ sprawa z tego, co przeczytałem w internecie, nie została wyjaśniona, co samo z siebie budzi bardzo ciekawe implikacje, dlaczego właśnie park rozrywki nie zadbał o to, żeby sprawa została wyjaśniona. O co chodzi? Debbie Stone była dobrze uczącą się dziewczyną, która chciała sobie dorobić. Dlatego w 1974 roku, w czasie lata po prostu, gdy miała wakacje, zatrudniła się w kalifornijskim Disneylandzie i była hostessą w takiej przejażdżce, która się nazywała America Sings. To była taka przejażdżka polegająca na tym, że ludzie siedzieli w środku, a dookoła było 6 kręcących się scen, tak żeby ludzie de facto mogli sobie oglądać wszystkie te sceny bez konieczności wstawiania z krzesła. Takie coś fajnego, ha 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 ha, taki heherzek. W pewnym momencie ludzie usłyszeli taki przeraźliwy krzyk, taki niby z piekła rodem, ale nikt się tym jakoś specjalnie nie przejął, bo wszyscy myśleli, że to jest część zabawy, część entertainment, jak to mówią Amerykanie, a później odkryto takie zmasakrowane, zmiażdżone ciało tej dziewczyny, która znalazła się jakimś cudem między tą ruchomą ścianą i nieruchomą ścianą. No straszna, przerażająca śmierć. Nikt nie zadbał o to, żeby, przynajmniej tak jak twierdzi internet, może się mylę, wtedy sprostuję, że to zostało jakoś szczególnie wyjaśnione. Przeraża mnie to. Słuchajcie, gdzie, co tam jest dalej? Dalej są sprawy prochów. Chodzi o to, że mniej więcej od 1990 roku ludzie, zrobiła się taka moda, że ludzie Amerykanie zaczęli rozsypywać prochy swoich bliskich na terenie parków rozrywki w Disneylandzie. Było kilka przypadków, gdy zostali na tym złapani na gorącym uczynku, między innymi w 2007 roku, więc w sumie nie tak strasznie dawno na przejażdżce Piraci z Karaibów została pewna pani złapana, która najpierw twierdziła, że to na puder rozsypuje, później się okazało, że to były szczątki zmarłego. No i w zasadzie to nie byłoby z tym nic takiego strasznego, tak? Gdyby nie to, że jest to takie trochę przerażające dla wszystkich innych. Bowiem, wiecie, no tutaj woda, zabawa, fajnie, a tam pływa czyjś wujek, nie? I co z tego, że ten wujek się tak rozpuścił, że go nie widać? Tak samo tego wujka, jak wiecie, jak ktoś rozsypuje prochy, no to te prochy się też trochę w powietrzu unoszą, nie? No to też wdychać czyjegoś wujka też nieprzyjemnie. Problem jest na tyle poważny w parkach rozrywki Disneya, że zresztą pewnie nie tylko Disneya, no ale akurat w Disneyu to się zrobiło modne. Pewnie dlatego, że to są takie bajki, więc nie jeden zmarły chciał, żeby rozsypano jego prochy właśnie w takim romantycznym parku rozrywki z dzieciństwa, do którego przychodził, prawda? Pewnie dlatego nie w tam Krikolandzie czy gdzieś, tylko właśnie w parku Disneya. No i jakby to ładnie powiedzieć, no to się później unosi również w powietrzu, tak? W każdym razie personel Disneya został specjalnie przeszkolony, jak sobie radzić w takich sytuacjach, jak złapią kogoś, kto coś takiego dziwnego rozsypuje, jak mają reagować. I zaopatrzeni są w tak zwane odkurzacze HEPA, które wykrywają i są w stanie wyłapać nawet takie bardzo, bardzo, bardzo małe cząsteczki. Pamiętacie, może kiedyś kręciłem takiego plociucha o lemingach. No, lemingi no, mają wiele, wiele znaczeń. Dzisiaj jako lemingi to się też używa czasem określenia w stosunku do bezmyślnych, często bardzo dobrze wykształconych i dobrze zarabiających ludzi, którzy ślepo wierzą w pewną partię polityczną i w całe gówno, które ona im sprzedaje. Przecież ta partia się tak zmienia, nie? Generalnie to są ludzie, którzy wierzą w partię w takie pewien rodzaj propagandy siejące, a w partie, które sieją inne
inny rodzaj propagandy, nie wierzam, ale to wszystko takie przeświadczenie, że lemingi to są takie bezmyślne stworki, które ślepo plną ku własnej zakładzie, to się pojawił w takiej powszechnej świadomości, nie polskiej jeszcze, ale światowej, w 1958 roku za sprawą filmu dokumentalnego właśnie Disneya, który nazywał się Białe Pustkowia i opowiadał właśnie o lemingach, które żeby walczyć z przeludnieniem własnej populacji, popełniają samobójstwo i tak biegną i później skaczą z klifu po to, żeby się zabić. Jeżeli oglądaliście tamtego mojego plociucha, to wiecie, że to nieprawda, że lemingi wcale nie chcą się zabić. Tutaj zapraszam was, tutaj macie taki przycisk, cała seria, możecie tam sobie wyszukać tego plociucha, on jest sprzed kilku miesięcy, ma takiego fajnego leminga na miniaturce. Natomiast skąd się wzięło to przekonanie, że lemingi naprawdę popełniają samobójstwo? Ano z tego, że w filmie jest taka scena, gdzie jest pełno trupów lemingów, które właśnie giną, topią się i albo na jakichś tam skałach są zmiażdżone od upadku, bo skoczyły z klifu. No właśnie cały pis polega na tym, że one nie skoczyły, tylko zostały zrzucone. Tak przynajmniej twierdzi internet. Niesamowicie paskudna rzecz. Słuchajcie, kolejna rzecz to niszczenie ludziom życia i to w dodatku ludziom, jakby to powiedzieć, którzy bardzo dużo dla Disneya zarobili. Chodzi tutaj o nastoletnie gwiazdy. Już od jakichś ładnych paru lat te nowoczesne produkcje Disneya, zwłaszcza te telewizyjne, są oparte na nastoletnich gwiazdach. Nastoletnich gwiazdach, które dostają bardzo duże pieniądze, które dostają bardzo dużą sławę i przez jakiś czas są pod ścisłą kontrolą Disneya, mogą robić dokładnie, muszą robić dokładnie to, co Disney im kazał. Taką na przykład osobą była Britney Spears, była aktorka grająca Hannah Montana, Selena Gomez i cała reszta takich właśnie gwiazdek Disneya, które przez jakiś czas stały się, nie oszukujmy się tego słowa, produktem marketingowym korporacji, zostały w pewien sposób wyprodukowane tak, żeby odpowiadać gustom młodzieży, żeby stać się gwiazdami i żeby później móc, żeby te programy były bardzo popularne. Tylko tyle, że nie zauważono, jak bardzo wczesny sukces i wczesne bardzo duże pieniądze niszczą psychikę młodego człowieka, który najpierw czuje, że jest Bogiem, że może robić co tylko chce i nikt mu nie powie, jak ma się zachowywać, bo przecież to jak to, tak to, ja zarabiam 10 razy więcej niż moi rodzice, mam masę fanów, w związku z tym jestem najmądrzejszy. No później się okazuje, że gówno prawda, nie jesteś najmądrzejszy, czy w tym wypadku najmądrzejsza, bo w większości tutaj chodzi o damskie gwiazdy, żeńskie gwiazdy, które po jakimś czasie pracy właśnie dla Disneya zostają zostawione tak trochę same sobie i na zasadzie teraz, no to teraz jesteś sławna, radź sobie. No i pierwszą gwiazdą, która sobie nie poradziła, właśnie była Britney Spears, wypromowana na klubie Myszki Miki. Jak bardzo ta dziewczyna zaczęła mieć problemy ze sobą, to sobie poczytajcie w internecie. Ona piła, ona ćpała, ona miała myśli samobójcze podobno, ona robiła jakieś dziwne rzeczy typu chciała coś zamanifestować tak bardzo, że sobie goliła głowę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co teraz wyczynia aktorka, która wcześniej grała taką grzeczną i potulną Hannę Montanę, to też zapewne wiecie. Tutaj jeszcze pozostaje jeszcze jedna kwestia, że zwłaszcza w sytuacji, w której w jakimś kraju seriale są puszczane z opóźnieniem i na przykład, no wiecie, na przykład ja byłem młody, to właśnie w tym momencie Britney Spears dochodziła do popularności. W związku z tym, no dla mnie to była taka ciekawostka. Haha, ona sobie grała u Disneya, nie? Bo u nas ten klub Myszki Miki nigdy nie był emitowany. Ale na przykład już Hannah Montana w polskiej telewizji była emitowana i była emitowana podobno z opóźnieniem. Tak dużym, że dzieciaki mogły sobie pooglądać taką miłą, sympatyczną dziewczynkę pod tytułem Hannah Montana, jednocześnie w wiadomościach pooglądać sobie jakąś dziwny twór, biegający w jakichś przepaskach z lateksu i bujających się na jakichś kulach do niszczenia murów i siejących generalnie skandale. I w tym momencie taki biedny dzieciak to mógł mieć trochę wody z mózgu, o co tu, do jakiej z tej ciasnej chodzi, o co tutaj kaman. Zwłaszcza, że serial Hannah Montana podobno był serialem takim jak na dziecięce standardy quasi dokumentalnym, że to niby było pokazane życie od kuchni takiej gwiazdeczki, która udaje, że nie jest gwiazdeczką, wiedzie podrówne życie i tak dalej. To do końca nie oglądałem, tylko się opieram na przekazach internetowych, ale podobno niektóre dzieciaki myślały, że to jest naprawdę, mimo że oczywiście to było w konwencji no, klasycznego
klasycznego tego, jak to się ładnie mówi, no klasycznego serialu. Kolejna rzecz to jest coś, co prawnicy nazywają pazernością copywriterską. Polega to mniej więcej na tym, że korporacja zastrzega sobie prawa autorskie i prawa własności do czego się tylko da. Wy to na pewno bardzo dobrze znacie w odniesieniu do korporacji technologicznych, gdzie Apple się z Samsungiem non-stop biją w sądach, a notabene na warstwie biznesowej ze sobą współpracują. Samsung dostarcza Apple'owi podzespoły do produkcji telefonów, ale dlaczego się biją w sądach? No bo na przykład Apple opatentował sobie zaokrąglenia. Czajecie? W XXI wieku opatentował zaokrąglenia. Tak, że teraz telefony nie są takie pudełkowe, tylko są zaokrąglone. To jest niesamowity patent. Nikt wcześniej tego nie wymyślił. No dziwię się, że nie dano Apple'owi opatentować koła, bo chyba też wcześniej koła nikt nie opatentował, bo jak koło żeśmy wymyślali, to jeszcze nie było urzędów patentowych. Trochę podobnie jest z Disneyem. Disney też zastrzega, co się tylko da i bardzo, bardzo mocno strzeże tych swoich patentów, żeby ktoś czasem sobie nie zarobił na tak zwanym twórczym rozwinięciu ich pomysłów. Co jest tym bardziej naganne, że sam Disney właśnie wybijał się na twórczym rozwinięciu cudzej twórczości. Jednym z pierwszych filmów, na których Disney zarobił naprawdę dużo pieniędzy i wszedł do ówczesnego mainstreamu, była ekranizacja, uwaga, Śpiącej Królewny. Przecież Disney nie wymyślił Śpiącej Królewny. Jest to adaptacja bardzo popularnej bajki, którą Disney troszeczkę złagodził, żeby była bardziej przystająca do ówczesnych czasów. Na przykład Zła Królowa w oryginale jest matką Śnieżki i chce ją po prostu i próbują zamordować aż 3 razy. Aż 3 razy ją próbuje zamordować własnoręcznie. Plus oczywiście jest ta kwestia z tym łowczym hunterem, czy jak to tam zwać, który ma jej wyciąć serce. To jest 4. rzecz. Natomiast no, w oryginale to jabłuszko to jest nie pierwsza rzecz. Natomiast to zostało złagodzone, no bo tak pomyślano, że jakoś dzieci jakoś łagodniej zniosą fakt, że tutaj macocha chce zabić dzieciaka, niż własna matka chce zabić dzieciaka. No to jednak jest bardzo, bardzo mroczne. W oryginale też bodajże nie było coś takiego, że tak romantycznie pocałunkiem zostanie obudzona ta śpiąca królewna. Jeśli dobrze pamiętam, to w oryginale było tak, że nie dojda któryś z żołnierzy tego księcia, no upuścił tą szklaną trumnę, no, dziewczyna bach, poleciała na ziemię i akurat tak szczęśliwie, że wypluła kawałek tego jabłka i wtedy się obudziła. Tak dużo mniej romantycznie, prawda? Tak samo było z tą Arielką, czyli syrenką, tak? Mała syrenka to się nazywa u Disneya, to też jest klasyczna bajka, też ją w pewien sposób ucywilizowano, na przykład odebrano jej mowę tak ładnie, magicznie, a w oryginale po prostu ktoś jej uchytał język, tak? W oryginale też zdaje się, że wcale nie było happy endu, ale tak, tutaj nie będę robił spoilerów i w oryginale coś tam było, strasznie sadystyczny opis tego, jak ona bardzo cierpi, chodząc na tych sztucznych nogach, że każdy krok to jakby stąpała po sztyletach, tak jest to opisane. W ogóle czasem mam wrażenie, że te klasyczne bajki, takie jak na przykład bajki braci Grimm, to pisali jacyś sadyści, którzy czerpali przyjemność z opisywania scen jakiejś hardkorowej przemocy. Ja tak czasem uważam, chociaż wersja oficjalna jest taka, że to chodziło o to, żeby przestrzec dzieci bardzo mocno przed niebezpieczeństwami, między innymi takimi niebezpieczeństwami, jak to, żebyś nie rozmawiał kurde z obcymi, bo ci zrobią krzywdę. Jest to pewna wartość uniwersalna i rzeczywiście, to lepiej dzieciaka przestraszyć, niż ma wsiąść do samochodu z kimś obcym i później zostanie skrzywdzony, prawda? Także tutaj to wszystko jakoś tam ładnie się rozchodzi. W każdym razie, no wracamy do Disneya. Chodzi o to, że widzicie, Disney brał cudze pomysły jak swoje i bardzo ładnie wrzucał, tak? Co nie przeszkadza mu uważać, że Disney cudze to weźmie, ale swojego nie da. Między innymi wszystko, co Disney tylko do tych bajek dołożył, to od razu szybko zastrzegł dla siebie. Tutaj takim najlepszym przykładem są imiona 7 krasnoludków. W oryginale jest, że jest 7 krasnoludków, ale nie były nazwane. Więc Disney szybko je tam ponazywał, tam jakoś gabcio, coś i tak dalej. I szybciutko pozastrzegał, jak się tylko da, więc teraz spróbuj nazwać krasnoludka w jakimś filmie gabcio. No,
No, to przyjdzie prawnik i ty będziesz gabcią. Także tyle, moi kochani, do zobaczenia. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jutro o 10 rano jest przegląd darmowych gier. Później będzie analogowy vlog pod tytułem Jak sobie poradzić, gdy nauczyciel nie przestrzega regulaminu szkolnego. To jest vlog, który bardzo chcieliście, więc będzie. I on będzie od strony praktycznej, ponieważ od strony teoretycznej, no to ja wiem, tam tu trzeba zgłosić, tutaj to zrobić, bla bla bla. Problem w tym, że ta teoria jest niepraktyczna. Jeżeli będziecie postępować tak, jak każe prawo, to ściągniecie tylko do siebie problemy. Ja w szkole miałem koleżankę, która właśnie był nauczyciel, który w stosunku do niej bardzo mocno łamał regulamin, łamał też kodeks karny. No i ona to zgłosiła do kuratorium. Efekt był taki, że nie tylko koleżanka musiała uciekać z tej szkoły, ale również wielu jej kolegów i z klasy, która bardzo, bardzo dobrze się zapowiadała. W pierwszej klasie miała średnią powyżej 4, w drugiej klasie kilkanaście osób musiało uciekać do innej szkoły. Część przez to, że kiblowała, na przykład taki Krzyś zauważył, że co prawda zdał do następnej klasy, mimo że było bardzo ciężko, ale powiedział sayonara, do widzenia, nie chcę mieć z tym liceum nic wspólnego. Niech ono sobie będzie najbardziej renomowane, jak się tylko da, ale Krzyś mówi papa, haha, czuję, że szermuje. Natomiast są sposoby takie realne, skuteczne, jak sobie z takim nauczycielem poradzić i od razu też wam powiem, że w tym vlogu też będzie informacja, że czasem uważam, że nie warto, bo czasem taki nauczyciel łamie regulamin dla dobra ucznia, co uczeń sobie uświadamia dopiero po tym, jak słowo skończy, więc tutaj też będzie taka bardzo poważna informacja do ucznia, że ty uczniu, ty też przede wszystkim to weź się ucz, a nie rozliczaj własnego nauczyciela. Ale o tym wszystko jutro i będzie też jutro spiskowa teoria dziejów. Większość z was chce, żeby jutro była spiskowa teoria pod tytułem Czy Angela Merkel jest córką Adolfa Hitlera? Wiem, że to jest niemożliwe, ponieważ Angela urodziła się po tym, jak Hitler już nie żył, ale co tam spiskowe teorie? Jest przecież tyle spiskowych teorii, że Hitler przeżył. Między innymi taka, którą już opowiadałem, że podobno żyje sobie w tajnej bazie na biegunie, prawda? Poza tym można było też spermę zamrozić, masę innych rzeczy porobić. Jest bardzo ciekawa spiskowa teoria i będzie. Chyba, że powiecie, że chcecie jakąś inną, ale może lepiej, żeby jutro było właśnie o tym, a pomysły na inne spiskowe teorie piszcie w komentarzach. Przecież jutro nie umieram, więc jeszcze będzie trochę tych spiskowych teorii. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, do zobaczenia. Pa!